Cześć wszystkim w kolejnym odcinku na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Zobaczcie, kto jest z nami. Mamy dzisiaj specjalnego gościa. Cześć, Paulina, lisie piekło, jak dobrze, że jesteś. Zawsze jak was widzę, to wiem, że będzie dobrze. Macie będzie? W sobie tę moc, tak? Tak. Dzisiaj tak. Będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobrze, ponieważ będziemy rozmawiać o kosmetykach naturalnych do makijażu. Zrobimy też bardzo szybki tutorial takich makijaży bardzo naturalnych, dziennych, czyli takich, jakie my lubimy. Pamiętajcie również o tym, żeby być z nami na bieżąco, czyli w każdą środę o godzinie 18. Nie zapominamy również o subskrypcji. Zaczynamy, dziewczyny? Zaczynamy. Na samym początku może sobie porozmawiamy, skąd w ogóle ten trend, ta tendencja na te kosmetyki naturalne, bo teraz to jest tak silne i tak widoczne wszędzie, w pielęgnacji ciała, twarzy, włosy teraz też. W kolorówce, we włosach. Skąd to się w ogóle wzięło? Wiesz co, ciekawe jest to, że użyłaś słowa trend, bo trend kojarzy się z czymś, czego nie chcemy, za bardzo nie chcemy w tym uczestniczyć. Ale wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, bo przez to, że świadomość konsumenta się coraz bardziej zwiększa i pogłębia, to marki kosmetyczne po prostu muszą nad tym nadążyć po prostu. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała i pielęgnację skóry, to już jest bardzo dużo na rynku kosmetyków, po które możemy sięgać, które są, bazują na składnikach naturalnych. To jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, to jest tego trochę mniej, ale właśnie widzimy na rynku, że coraz więcej z tych produktów i mamy wybór. To jest najlepsze w tym, że właśnie zaczynamy mieć wybór. My już jesteśmy, słuchajcie, gotowe do tutorialu, mamy wybrane kosmetyki i za chwilę udowodnimy Wam, że właśnie kosmetykami naturalnymi do makijażu można stworzyć świeży, bardzo efektowny makijaż dzienny, więc chyba nie będę przedłużać. Zaczynamy. Zaczynamy. Czyli tak. Podkład. Od podkładu. Na co masz szyki, to masz podkład. Wiecie co, ja jestem fanką już od X lat Annabelle Minerals i bardzo lubię minerały. Mam tutaj produkt w kolorze Golden Light, to jest mój taki letni kolor, więc na wieczko sobie odrobinę wysypię i będę nakładać minerały dzisiaj. Paulinka, Ja mam krem BB od Mia. Jest to delikatnie kryjący krem BB. Ja uwielbiam taki efekt rozświetlenia i on właśnie mi to da. A ja tym razem mam podkład od marki Charlotte Makeup i jest to podkład w kolorze różowy beż i ten podkład jest na bazie aloesu, więc jeżeli macie na przykład cerę problematyczną i potrzebujecie takiego składniku też dodatkowego, łagodzącego i takiego pielęgnującego, to ten podkład będzie bardzo fajny. Okej, podkład mamy już na buzi, więc teraz czas na puder. Ja użyję ten puder od marki Ecocera. Jest to prasowany puder bananowy. Ma taki delikatnie żółty odcień, ale myślę, że do mojej takiej opalonej karnacji to będzie bardzo dobry odcień. Plus też ten puder bardzo fajnie skórę matuje. Ja mam z tej samej serii Ecocery puder jęczmienny. Jest to zupełnie nowość, tak? I jęczmień podobno jeszcze bardziej jest w stanie zaabsorbować sebum. Więc będzie pięknie matowy. Ten jest biały tutaj w opakowaniu, ale jest transparentny, gdy go nałożymy. Więc ja będę się przyglądać, jak dziewczyny aplikują puder, dlatego że minerały nie potrzebują specjalnie jakiegoś takiego mocnego pudrowania. Jak widzicie, moja skóra jest już po minerałach. Nie widzę potrzeby, żeby dodatkowo nakładać kolejną warstwę kosmetyków, dlatego też właśnie minerały uwielbiam. Teraz czas na rozświetlenie w moim przypadku. Akurat zmatowiłam sobie cerę tylko w strefie T, więc zostawiłam tu miejsce na kremowy rozświetlacz. Ten jest od Mia Cosmetics i ma w sobie witaminę E, mango, olej kokosowy i olej rycynowy i zostawia taką piękną poświatę. Ja uwielbiam. Czyli to będzie dążyła trochę do takiego glass skin, takiego efektu rozświetlenia. Glow, super. Zawsze glow. Ja mam tutaj markę Charlotte Makeup. To są kosmetyki z ekocertem, wegańskie, cruelty free i mam przepiękny rozświetlacz, który już w opakowaniu w ogóle bardzo mi się podoba i róż, więc będę miksować te dwa produkty, żeby sobie stworzyć taki efekt takiego błyszczącego policzka, zdrowego, w takim fajnym kolorze. A ja mam też super produkt, bo mam bronzer i rozświetlacz dwa w jednym i to jest marka również Ecocera i mam bronzer w kolorze Bali, więc to wędruje na cały mój policzek i jeszcze na sam koniec dodam troszkę różu i mam tutaj róż od marki Charlotte Makeup w kolorze drzewo różane. Ja słuchajcie, sobie współczuję tutaj te kosmetyki Charlotte i ten rozświetlacz
przepiękne. One w ogóle mają taką konsystencję, uginają się delikatnie pod palcem, czyli taką masełkowatą, bardzo plastyczną, przez olejek żarzowa w składzie. Efekt jest przepiękny. Dla mnie też super są te opakowania. One są takie dosyć... Tak, można je recyklingować, słuchajcie. Tak, one są bardzo fajne. A jeżeli chodzi jeszcze o mój brązoroświetlacz, czyli produkt 2 w jednym, to Wam pokażę kolor, zobaczcie jaki przepiękny. Kolor Bali, to tak idealnie kojarzy się z wakacjami. Wiem, że mamy już po wakacjach, no ale... Warto sobie przypomnieć, chyba że ktoś się wybiera na przykład na wakacje w listopadzie. Mój rozświetlacz nadaje taki efekt gładkiej, mokrej skóry, takiej tafli, który uwielbiam. Wiem, że on nie jest dla wszystkich, ale ja go kocham. Ale on Ci się fajnie połączy z tym kremem, będzie tak fajnie błyszcząco. Przejdźmy teraz do makijażu oczu. Tak jak widzicie, mamy w ręku paletę tej samej marki, ale każda z nas ma całkowicie inny odcień. Ja mam odcień miedzi. Ja mam nude. A ja mam fiolety. Fiolety, czyli tak jak widzicie, każdy inny. Mi najbardziej, szczerze mówiąc, w tych cieniach podoba się to, że ma konsystencję masełka. Więc tak, ja mam tutaj paletkę 4 cieni. Mamy tutaj odcienie bardziej czekoladowe, ten przepiękny czekoladowy kolor. Tu mamy delikatnie błyszczący odcień, jeden matowy brzoskwiniowy i ten tutaj odcień delikatnego brązu, bardziej takie w stylu cappuccino. Tutaj ja widzę też mam bardziej brązów, tu pewnie dla zrównoważenia palety, która byłaby chłodna, gdybym miała same fiolety. Jest ten taki piękny, nieoczywisty, nudowy, taki szarofioletowy. Przepiękny, uniwersalny kolor, który wygląda pięknie na wszystkich. I jeszcze dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z kosmetykami naturalnymi, a nie wiedzą za bardzo, jak się za to zabrać, nie wiedzą jak czytać składy, to takim świetnym kompasem, wyznacznikiem i ułatwieniem całej tej sprawy jest oznaczenie, certyfikat, który jest tutaj z tyłu, możecie zobaczyć na produkcie, EcoCert. EcoCert gwarantuje, że 95% składu produktu jest pochodzenia naturalnego i ten produkt jest również ekologiczny i biodegradowalny. Oprócz tego to jeszcze wegański. Moja paleta, słuchajcie, to 4 bardzo fajne kolory, idealne do makijażu dziennego, ale też wieczorowego. Tak się prezentują. Najpiękniejszy jest ten tutaj taki szampański, on się przepięknie błyszczy. Matowy taki łososiowy, błyszczący brąz i matowy brąz. Ten może być również rozświetlaczem i fajnie, że jest to połączenie matów z błyskiem. Aczkolwiek te cienie matowe, one w dalszym ciągu mają taką plastyczną konsystencję, bo nie ma tutaj talku w składzie. Te kosmetyki w ogóle wszystkie znajdziecie w trakcie Festiwalu Kosmetyków Naturalnych. On startuje 12 września, będzie trwał 2 miesiące w drogeriach Hebe i tam znajdziecie wszystkie kosmetyki do makijażu naturalne, więc warto sobie zerknąć i zobaczyć. Warto jest również wspomnieć o tym, że na tym Festiwalu Kosmetyków Naturalnych i Wegańskich oprócz kolorówki będzie też pielęgnacja. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem i ten festiwal również dotyczy się też sklepu internetowego, także warto tam popatrzeć i poszperać i może coś fajnego sobie znaleźć dla siebie. Okej, teraz czas na rzęsy. Mam tutaj tusz od Charlotte Makeup, który jest w pięknym papierowym opakowaniu, co jest wielkim plusem. I ten tusz jest... Ja mam wersję Precyzja. Ja mam wersję Pogrubienie. A ja mam wersję Volume, czyli widzicie, do wyboru, do koloru. Tak, ja pokażę Wam, jak wygląda ta sztuteczka. Już jej używałam wcześniej i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście można nawet te najmniejsze, malutkie rzęsiki z przodu oka złapać tą sztuteczką, bo jest na tyle długa i wąska. Ja wiecie co, jeszcze będę używać kredki i linera, dlatego że ja lubię zaznaczoną mocno linię rzęs, bo mam... W ogóle ja mam bardzo jasną oprawę oczu, jak na brunetkowy kolor włosów, ciemny, to ona jest jasna. Więc mam liner, który ma taką końcóweczkę sztywną, czarną oczywiście, i czarną kredkę. Kredka jest mięciutka, więc też fajnie sprawdzi się do takiego lekkiego smoki. Teraz czas na pomadkę. Wszystkie mamy pomadki marki Felicea. Jest to nasza rodzima polska marka kosmetyków naturalnych i mamy tutaj pomadki, które w swoim składzie mają olej rycynowy i olej jojoba, jojoba. Ja mam numer 28. Jest to taki piękny, głęboki róż z odrobiną brązu. Tak, jest przepiękny.
Kasia Nudziak. Ja mam 24 Nudziak, mam go na ustach, ale zrobię Wam też tutaj swatcha, może tak na tej dłoni tutaj. Ja wiecie co, postawiłam na czerwień i to jest numer 21. Krwista pomidorowa, chłodna czerwień, ale będę nakładać tą pomadkę palcami, żeby taki uzyskać efekt delikatnego koloru. Dla będziemy tak robić takich, wiecie, wyrysowanych ust. Wiecie co, ten mój kolor 24 to jest taka idealna nudziakowa pomadka. Nie za jasna, nie za ciemna, taka idealna na co dzień. Naprawdę jest kolor przepiękny. Makijaże mamy już gotowe. Proszę bardzo, każda z nas inne wcielenie. Tak, ale niezwykle naturalnie piękne. Fajnie to wyszło. Metodą naturalną. Da się. Wszystkich tych kosmetyków szukajcie oczywiście w trakcie Festiwalu Kosmetyków Naturalnych. Od 12 września 2 miesiące będzie trwać. Zaglądajcie do stacjonarnych drogerii Hebe oraz do sklepu online. Dziękujemy Ci, Paulinko, za odwiedziny. Odwiedzaj nas częściej, bardzo. Zapraszamy tutaj serdecznie. Jestem gościem honorowym. Jestem wzruszona. Jestem wzruszona. Nie, nie będę płakać. Nie płacz, bo szkoda makijażu. Szkoda makijażu. Dziękuję Wam bardzo, jesteście mega tutaj gościnne i uwielbiam widzimy Was oglądać. Widzimy się częściej. Widzimy się częściej, tak. Dziękuję. Mam nadzieję, że makijaże Wam się spodobały. Zapraszamy Was serdecznie na kanał Urodomaniaczki w każdą środę. Do zobaczenia. Pa!